Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest Malczu Mistrz. Dziś stwierdziłem, że skoro... Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że ja jestem byłem kiedyś wielkim panem sera, tak? Pochłaniałem ser po prostu w ogromnych ilościach i stwierdziłem, że zrobię coś nowego na kanale, przygotuję takiego audiologa o tym, co lubię jeść, na przykład zacznę od historii sera. Także teraz bez zbędnych pierdół taki audiolog historyczny o historii sera, moim imieniu. Także lecimy z tematem. Produkcja sera rozpoczęła się co najmniej 7200 lat temu. Istnieją dowody archeologiczne na istnienie egipskiego sera w starożytnych egipskich cywilizacjach. Produkcja sera poprzedza zarejestrowaną historię. Powstała ona w wyniku transportu mleka w pęcherzach wykonanych z żołądków przeżuwaczy ze względu na nieodłączną podaż podpuszczki. Nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących miejsce powstania sera. Może jednak pochodzić on z Europy, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu lub Sahary. Wytwarzanie sera było znane w Europie na najwcześniejszym poziomie greckiego mitu. Według Pliniusza Starszego ser stał się wyrafinowanym przedsięwzięciem na początku ery starożytnego Rzymu. W epoce starożytnego Rzymu cenne sery zagraniczne zostały przetransportowane do Rzymu, aby zaspokoić gusta elity społecznej. Fragmenty ceramiki przebite dziurami znalezionymi w mieszkaniach Pala są hipotetycznie traktowane jako sitko do sera. Także widzicie, no już wtedy takie mieli sposoby. Pochodzą z kultury Urnfield nad jeziorem Neuchâtel i pochodzą od okresu 6000 lat przed naszą erą. Najwcześniejsze bezpośrednie dowody na produkcję sera datowane są na 5500 lat przed naszą erą w Kujawach. W celach konserwatorskich można było rozpocząć produkcję sera przez pracowanie i solenie zsiadłego mleka. Siadłe mleko w żołądku zwierzęcia stworzyło twarde i lepszej jakości skrzepki, co prowadziło do dodania podpuszczki. Mleczarstwo istniało około 4000 lat przed naszą erą na obszarach trawiastych Sahary. Twarde, solone sery prawdopodobnie towarzyszą mleczarstwie od samego początku. Jest to jedyna forma, w której mleko może być przechowywane w gorącym klimacie. Skóry zwierząt napompowane z narządy wewnętrzne wypełniły zbiorniki do przechowywania różnych produktów spożywczych. Ser produkowany w Europie, gdzie klimat jest chłodniejszy niż na Bliskim Wschodzie, wymagał mniej soli do konserwacji. Dzięki mniejszej ilości soli i kwasowości ser stał się odpowiednim środowiskiem dla pasożytecznych drobnoustrojów i pleśni, nadając dojrzałym serom wyraziste i interesujące smaki. Najwcześniejszym dowodem na istnienie sera są sumeryjskie teksty klinowe III dynastii Ur, datowane na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Pozostałości zidentyfikowane jako ser znaleziono na mączce pogrzebowej w grobowcu egipskim, datowanym na około 2900 roku przed naszą erą. Czyli 2900 rok przed naszą erą, po prostu. Już wtedy było. Wizualne dowody na istnienie egipskiego sera znaleziono w egipskich malowidłach z grobowców około 2000 lat przed naszą erą. Konsystencję najwcześniejsze sery były kwaśne i słone. Miały podobną konsystencję do wiejskiego twarogu lub dzisiejszej fety. Na kredzie minojsko-myceńskiej z późnej epoki brązu tablice B
zanotował inwentaryzację sera Tupok, stada i pasterze. Arabska legenda przepisuje odkrycie sera arabskiemu handlowcowi, który stosował tę metodę przechowywania mleka. Jednak sery były już dobrze znane wśród Sumerów. Zachowany ser pochodzący z 1615 roku przed Chrystusem został znaleziony na pustyni Taklamakan w Xinjiang w Chinach. W 2018 roku archeolodzy z Uniwersytetu w Kairze i Uniwersytetu w Katanii zgłosili odkrycie najstarszego znanego sera z Egiptu. Odkryta na nekropolii Saqqara ma około 3200 lat. Do widzenia, do zobaczenia. To była historia sera według Malcza Mistrza. Cześć i czołem.